Jak nadać życiu sens? 22 i 7 trójek to nasz telefon dla Państwa. Można też pisać grażyna.dobroń@polskieradio.pl. A w studiu trójki pan Jacek Walkiewicz, psycholog, trener. Dzień witam dobry. Serdecznie. Dobry wieczór. I na tym poprzestanę, choć mogłabym mnożyć, ale wiem, że pan nie lubi. No to skoro nie lubi, to na samym końcu mogę pana zainteresowania, przymioty i tytuły zamieścić. Panie Jacku, jak oglądałam w internecie te wykłady, które pan prowadzi w całej Polsce i które cieszą się taką ogromną popularnością, to dwa mają najwyższą słuchalność. Właśnie Pełna Moc Możliwości, ponad 500 000 odsłon. No i teraz jest Pełna Moc Odwagi. Też no, miesiąc temu do sieci włożona i odsłuchiwana jest w dobrym rytmie, w dobrym tempie. Niech pan powie, czy naprawdę jest tak, że tego najbardziej nam potrzeba, nie znamy swoich możliwości i nie mamy odwagi w ogóle jakoś podziałać w życiu, żeby być szczęśliwym, zadowolonym? Ja muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony też oglądalnością tych wykładów. One są oglądane zarówno w szkołach i czasami są zadawane jako praca domowa, bo wiem od nauczycieli, którzy do mnie piszą. Tak. Czasami jest tak, że uczniowie proszą nauczycieli, żeby wspólnie obejrzeć i analizować. Są oglądane w domu przez całe rodziny, gdzie najpierw mąż z żoną ogląda, analizują, potem z rodzicami, z dziećmi. I są oglądane też przez 70-80-latków, którzy piszą do mnie maila. Także wychodzi na to, że jest to jakiś uniwersalny temat albo jakaś uniwersalna potrzeba, która nagle została uruchomiona przez te dwa krótkie wykłady. A to jest Należałoby założyć, że czegoś nam brakuje, skoro są tak oglądane. No ale co, mamy takie wykształcenie i nie umiemy jakoś rozpoznać swoich możliwości? Jak w życiu sobie radzić? No, ja w tym wykładzie mówię o tej stabilizacji, która jest trochę taką pułapką, drogą donikąd. Człowiek poznaje siebie przez doświadczenie, przez wchodzenie w różne nowe i sytuacje, eksperymentowanie i przez ponoszenie ryzyka. Jeżeli dążymy do stabilizacji, to raczej unikamy i ryzyka, i nowych sytuacji. W związku z tym obawiam się, że w tym okresie, w którym bardzo powinniśmy zadbać o to, żeby siebie poznać, czyli zobaczyć siebie w różnych sytuacjach, już zaczynamy powoli się stabilizować i możemy odczuwać wypalenie bardzo szybko, już koło 30 pewnie, czyli ten kryzys wieku średniego, który kiedyś pojawiał się dużo, dużo później, dzisiaj u niektórych pojawia się wcześniej. Maile 26-latków, w których piszą, że stanęli w miejscu, nie wiedzą co dalej, trochę świadczą o tym, że tam, gdzie jest początek drogi, oni się czują już jakby byli na jakimś końcu i są zaskoczeni tą sytuacją. Także być może cały system edukacji do tego też nas prowadzi. No być może tak, no bo kiedyś hasło stabilizacja to było wiadomo co, prawda? Od lat 60. nie wiem, mały Fiat, mieszkanko, na które się czekało. Mały Fiat po 10 latach. Także. A przepraszam. Małe mieszkanko, pracę każdy jakąś tam miał i już. A teraz nie ma żadnej pewności i nie ma też chyba stabilizacji. Czy mam takie poczucie, że nigdy nie było żadnej pewności, natomiast dzisiaj nam się tak wydaje, że kiedyś ona była większa. Bo ona była policzalna, prawda? To były konkretne rzeczy. Tak, i nie było wyboru. Każdy w zasadzie miał niewielki zestaw tego, z czego mógł skorzystać. W zasadzie to samo. Natomiast świat pewnie nigdy nie był stabilny i wszechświat cały też nie jest stabilny. I trochę to jest taka pułapka być może dla umysłu, że w ogóle można sobie stworzyć taki stan, w którym wszystko jest przewidywalne. A z drugiej strony, jeżeli jest przewidywalne i bezpieczne, to staje się nudne i to też można zaobserwować, że wiele osób szybko się nudzi, zwłaszcza dzieci. To pojęcie nuda w moim pokoleniu w ogóle nie było znane. Żeśmy przy trzepaku spędzali wiele godzin i ja nigdy się nie nudziłem. Natomiast dzisiaj widzę, że to pojęcie jest używane bardzo często przez dzieci, które mają dostęp do naprawdę bogatego wachlarza różnych zabaw, rozrywek, tak, możliwości. I jest słowo nuda? Tak. Nawet tak. Przy komputerze, przy internecie? No, nawet nie przy jednym nośniku, bo jeszcze tego na iPhone'ie można sprawdzać, na smartfonie, na PlayStation. No, na wielu nośnikach elektronicznych można się bawić w różne gry. Tak, nuda jest tam, gdzie nie ma napięcia, gdzie nie ma takiego poszukiwania, nie ma pytań, na które szukamy odpowiedzi. A może tam, gdzie nie ma interakcji człowiek-człowiek. Wie pan, oglądałam ostatnio taki filmik w którychś wiadomościach, gdzie dzieciaki grały w karty. I chłopiec, taki 8- czy 9-letni,
Tłumaczył w ten sposób. Jak my gramy z kolegami, to my się widzimy i jest to żywe. A jak my gramy tylko w komputerze, no to nie mamy konkretnych żywych ludzi. Ja mówię, o, to już naprawdę poszło za daleko, skoro takie tłumaczenie u ośmiolatka. No ja widzę, jak mój ośmioletni syn spotyka się z kolegą i oni siedzą obok siebie i na dwóch różnych komputerach grają w tą samą grę i pewnie mają poczucie bliskości, więzi i przyjaźni, natomiast interakcji między nimi nie ma. No ja bym się nie obrażał na to, być może tak teraz będzie. Ale dzisiaj jest wiele produktów gotowych, rozwiązań, takich danych podanych już tak naprawdę na talerzu. Niewiele trzeba włożyć kreatywności w życie. Obawiam się, że tracimy takie poczucie sprawstwa, że coś robię i z tego coś wynika, takiej kreatywności, że jednak ta energia, ten sens w dużym stopniu wynika z tego, że tworzymy coś w swoim życiu, coś dodajemy, jakąś wartość do tego życia, świata. No mówiąc bardziej obrazowo, kiedyś żeśmy siali i zbierali, prawda? Czyli żeby mieć wodę, trzeba było pójść do studni i tak dalej. Dzisiaj nad wieloma rzeczami się nie zastanawiamy. Odkręcamy kran i ta woda leci. Ale z drugiej strony nie wymaga wysiłku żadnego. To pokolenie 20-30-latków może nie ma stałej pracy, ale niech pan zobaczy, jak oni pracują z pasją nad różnymi projektami. Może to nie jest ta praca marzeń już ta jedna jedyna, ale jednak angażują się w różne rzeczy i angażują się przede wszystkim w to, co im sprawia przyjemność, więc można byłoby domniemywać, że no idą według własnych możliwości, że oni te możliwości rozpoznają, uczą się siebie. Pewnie tak, to jest w ogóle dobre słowo, że oni no podążają za tym, co ciekawe, co fascynujące, co takie zabawne, ale to nie zawsze wymaga dużo trudu i wysiłku. Mam takie poczucie, że jednak ta satysfakcja w moim pokoleniu płynęła z trudu, że pojechał do Hiszpanii, potrzebowałem naprawdę miesiąc starać się o ten wyjazd. Dzisiaj można mając... A do Stanów? O, to już marzenie na parę lat. A panu się udało? Pojechałem. Nie lubię tego słowa, udało się. Zwracam na to uwagę. Przepraszam. W wykładzie nic się ludziom nie udaje. To ciężka praca. To wszystko wynika z różnych decyzji. Natomiast takie mam w ogóle poczucie, że satysfakcja płynie z trudu. I że żyjemy w coraz wygodniejszym świecie i coraz mniej się musimy trudzić. I to dobrze, ale z drugiej strony płacimy pewną cenę za to, że wszystko mamy i jeżeli wszystko mamy, to traci trochę taką wartość, którą miało kiedyś. A odwaga? Tej się można nauczyć? No też uważam, że nie. Można jej doświadczać, czyli to, że wczoraj odważnie coś zrobiliśmy, nie zawsze przenosi się na dzień dzisiejszy, bo z tym strachem trzeba się za każdym razem zmierzyć, bo według mnie tam jest odwaga, gdzie jest ta nutka strachu, czasami większa, czasami mniejsza. Natomiast jest to coś, czego doświadczamy w sytuacjach, w których ponosimy ryzyko. I gdybym miał powiedzieć, czym naprawdę jest życie, to pewnie życie to ryzyko, to ponoszenie ryzyka i im ono większe, tym pewnie później satysfakcja większa. Jeśli pan dostał te 2000 maili, czy to zmieniło też pana życie? No bardzo zmieniło, bo brakuje mi 5 wolnych minut, natomiast z drugiej strony dało mi też taką osobistą satysfakcję i poczucie, że takie ulotne rzeczy jak słowo, bo jeżeli ktoś zajmuje się prowadzeniem wykładów, to też ma poczucie czasami, że nic nie tworzy, nic z tego nie zostaje, że to jest takie ulotne. Okazało się, że dzięki najnowszej technologii nie jest ulotne i jest poza też przestrzenią, bo ja dostaję też maile z innych krajów, gdzie Polacy mieszkają, również ze statków, na których dowiedziałem się, że oglądają ten film. Dało mi to takie poczucie, że to, co zawsze intuicyjnie czułem, że słowo ma ogromną moc i że słowami można... To, co ludzi różni, to to, że mają właśnie język i mogą kreować wizje, nazywać je i dzięki temu zmieniają świat, że to jest bardzo cenne narzędzie i że to, co robiłem przez 20 lat ma sens, bo też miałem takie momenty, w którym traciłem to poczucie. Jak sobie pan wtedy sam radził? Wtedy na ogół dostawałem jakiś mail od uczestnika, który pisał, jak mu to pomogło i na tym budowałem zaufanie tego, co robię. Znów się nakręcało. Także jakby to, że żyjemy w grupie, w społeczeństwie z ludźmi i dla ludzi,
jest chyba też taką podstawą odnajdywania sensu i nadawania sensu, że to jest duża różnica, czy jesteśmy tylko z ludźmi, czy również dla ludzi, dla rodziny, dla firmy, prawda, dla przyjaciół. Nasz dzisiejszy temat jest, no, jak nadać własnemu życiu sens, co wziąć pod uwagę, jak ruszyć z miejsca. W takim razie ruszmy z tego miejsca, panie Jacku. Jeżeli jest sytuacja patowa, od czego zacząć? Jak pomyśleć o sobie, żeby się wyrwać z tego zaklęcia? Ja myślę, że w takich naprawdę trudnych sytuacjach patowych potrzebujemy zawsze wsparcie z zewnątrz, że jak padniemy w jakiś większy dołek, to czasami potrzebujemy kogoś, kto nam poda rękę. I ja jestem wielkim zwolennikiem szukania wsparcia u specjalistów, u poszukiwania mentorów, coachu. Dzisiaj zresztą stało się to bardzo modne. Wielokrotnie ten brak zaufania wynika z jakichś tam deficytów jeszcze z okresu dziecięcego, może relacji z rodzicami, może jakichś przeżytych sytuacji. A może też i z wieku, bo w pewnym wieku rodziców no, nie słucha się, albo oni też nie mają nic do zaproponowania. Więc to prawda. Natomiast gdzieś indziej się. Ja mam dużo maili od młodych ludzi, którzy piszą, że oni w ogóle nigdy zaufania do siebie nie mieli, także oni nawet nie mają co stracić, ponieważ oni go nigdy jeszcze nie nabyli. No a to by trochę oznaczało, że nikt im nie pomógł go zbudować. Często się mówi wiara w siebie, uwierz w siebie, prawda? Mi się wydaje, że wiara jest taka trochę ulotna, taka niedotykalna. Natomiast zaufanie opiera się na takim spojrzeniu na swoje życie, na osiągnięcia, na to, co żeśmy już zrobili, na takie podsumowanie. Zresztą przychodzi taki okres w życiu, kiedy zaczynamy to robić automatycznie. Myślę, że właśnie tak po 30 często ludzie, już tak bliżej 40, mają takie refleksje typu, gdzie jestem, co osiągnąłem. Wtedy też bardzo często piszą, że tak spojrzeli wstecz i widzą, że no nie jest to to, o czym kiedyś marzyli. Także pewnie pierwszym momentem jest w ogóle refleksja, czyli takie zatrzymanie się. Czasami taki wykład pomaga spojrzeć na siebie i on pewnie taką funkcję spełnił, że zmobilizował wiele osób do tego, żeby się przyjrzeć swojemu życiu. Zresztą mam takie maile, gdzie ludzie piszą, co już zmienili i co zamierzają zrobić. Natomiast osobiście uważam, że bardzo wiele zawdzięczamy innym ludziom i że do takiego spojrzenia na siebie potrzebujemy kogoś, kto nam pomoże się trochę przejrzeć jak w lustrze, czyli no, specjalistów. Albo fachowca, albo też innych ludzi, którzy niby przez przypadek się z nami spotkają. No, czasami można, jadąc pociągiem przez 3 godziny, prowadzić miłą rozmowę, która się okazuje później bardzo transformująca, zmieniająca nas. Ja wręcz mówię, że czasami takie niewinne spotkania mogą w ogóle zaważyć o naszym życiu. Ja zresztą mam takie przypadki. Ja studiowałem na weterynarii, miałem być weterynarzem. Dzięki takiemu spotkaniu niewinnemu, 5-minutowemu w autobusie zostałem psychologiem. W związku to proszę z tym powiedzieć tę historię. No to jest historia o tym, jak jechałem z kolegą i wsiadła koleżanka na jakimś tam przystanku jego i oni zaczęli rozmowę i ona powiedziała, że ona się przeniosła z biologii na pedagogikę. Dokładnie tak powiedziała. I mnie przyleciała taka myśl, to się błysk nazywa w psychologii, takie nagłe olśnienie, że ja się przeniosę z weterynarii na psychologię. Nawet nie wiem, dlaczego mi ta myśl przeleciała. Ona po prostu się nagle pojawiła i trwała ta chwila, moment. Natomiast jak wysiadałem z autobusu, to już wiedziałem, co będę w życiu robił i po 7 dniach byłem studentem psychologii. No ale jeszcze wcześniej, z tego co się orientuję, jak odsłuchałam pana wykładu, to w książce było, przepraszam, napisane, bo też jest książka Pełna moc życia, pana autorstwa, o pasły, totomiszcze, takie, ale dobrze tam to przekartkowałam, przewertowałam. No i tam właśnie było opisane, że pan jeszcze jako student weterynarii poszukiwał tego pępka u psiaka. No tak. I to były jakieś straszne doświadczenia. No taka trochę traumatyczna sytuacja, ośmieszająca mnie. To się wszystko składa w całość. Czasami życie przypomina składanie puzli, prawda? I nagle jeden puzzel powoduje, że nagle ten obraz staje się klarowny. Tylko że nigdy nie wiemy, który to puzzel i kiedy on przyjdzie. Czasami to jest następny dzień, czasami za tydzień. Dlatego zawsze jak dostaję maile, gdzie ktoś pisze, że zatrzymał się, to pisze, że no to trzeba iść dalej. Czasami mając poczucie, że nie wiemy, czy we właściwym kierunku, ale robiąc kolejny krok i kolejny, przemieszczamy się, no, czyli
szukając, spotykając ludzi, czasami wychodząc poza krąg swoich znajomych, czasami czytając nowe książki. W ogóle nowe zawsze płynie z zewnątrz, czyli z jakichś nowych sytuacji. Jeżeli w obrębie tych samych ludzi te same tematy omawiamy przez kolejne lata, to praktycznie kręcimy się w kółko. Trzeba by czasami zmienić trochę środowisko. Ale też z drugiej strony, jeżeli człowiek się zatrzyma, no to po to, żeby logicznie to wszystko jakoś przepatrzyć sobie, prawda? W którym miejscu popełnił błąd, a co zrobił źle, zastanowić się nad przyszłością. A jak bez tej refleksji i bez tej cierpliwości będzie podążał, żeby tylko było coś nowego, no to może też gdzieś się w nieodpowiednią uliczkę zapuścić. To mówimy o ludziach, którzy mają taki duży wgląd w siebie, taką cenną umiejętność autoanalizy. Obawiam się, że to nie jest takie proste. Tego nas nie uczą, w związku z tym czasami ludzie się po prostu zatrzymują i tam się nic nie dzieje, albo kręcą się wokół tej samej myśli, prawda, że nie wiedzą, co mają dalej zrobić. Ja nie wiem, jak to się dzieje, że czasami bierzemy książkę z półki, otwieramy na której stronie, czytamy 5 zdań i mówimy, to jest dokładnie to zdanie, które potrzebujemy. Ale żeśmy tą książkę wzięli i otworzyli, prawda? Tak samo jak czasami jedziemy w pociągu i tam siedzą ludzie, być może znają rozwiązania na nasz problem, no ale trzeba się do nich odezwać, a nie stukać na klawiaturze komputera. Największe zaskoczenie w pana życiu? Największe zaskoczenie, że robię to, co robię, bo z natury jestem introwertykiem i dosyć nieśmiałą osobą, natomiast na pewno tego nie widać na tym filmie. Może stąd też był ten wybór weterynarii, takiego zawodu, no trochę... Ja i pies. Tak, taki pozwalającego mi na to, żeby sobie z tą nieśmiałością poradzić. Moja nauczycielka kiedyś powiedziała, że ona sobie zawsze mnie wyobrażała za katedrą i ja wtedy jeszcze pracowałem zupełnie w innej branży reklamowej. Ona już pewnie teraz tego nie może usłyszeć, ale tak się skończyło, że się za tą katedrą znalazłem. Być może ona intuicyjnie czuła, że to jest właśnie to miejsce. No, dzisiaj rozmawiamy, proszę państwa, o tym, jak nadać życiu sens, ale własnemu życiu. Jeśli państwo chcą skorzystać, nie wiem, z podpowiedzi, z kierunku autora właśnie takich, no, hiper, super produkcji, pana Jacka Walkiewicza, to zapraszam do rozmowy 22 i 7 trójek. Można też pisać grażyna.dobroń@polskieradio.pl. No ale już się sypią maile i telefony od pani Kasi. Ale cudowna niespodzianka. Znam pana Jacka z tych właśnie wykładów i cieszę się, że gości w trójce. Bardzo potrzebuje odwagi. Potrzebna mi jest do rozwiązania swoich problemów. To od pani Kasi, od pana Radka. Do listy słuchaczy dopisuje bardzo rozrywkową grupę minimaksową. Wspomniała pani, że dzisiaj audycja o znajdowaniu inspiracji w internecie i pomyślałam o wszystkich osobach, które poznałem w internecie i jak ważnymi są dla mnie dziś. Więc dziękuję. Dziękuję Ani, Asi, Oli, Ewie, Agnieszce, Malince, Krzysiowi, Piotrkowi, Jurkowi, Borysowi, Danusi, Malince i Basi. I tak mogę pisać i pisać. Dziękuję, że ich mam. Dziękuję, że są. Pan Radek. To też życiu nadają sens. Jak się ludzie zmieniają, każdy coś swojego dołoży i wtedy człowiek ma większą inspirację. No tak, czuje się, że jest w gromadzie, w gronie i no, tworzy. Na zmartwienie zawsze najlepszy był drugi człowiek. Oto to. Pani Agata, dobry wieczór. Słyszymy się. Tak, ja właśnie chciałam tak zaznaczyć taki problem może. Mam 21 lat teraz i studiuję architekturę. I właśnie dzisiaj rozmawiałyśmy z przyjaciółką na taki temat naszych wyborów, bo są to takie studia, które wymagają dużo czasu i jakby pełnego poświęcenia się im. I właśnie rozmawiałyśmy na ten temat, że ponieważ mamy wiele opcji do wyboru i tak trudno jest się zdecydować i tak naprawdę dobrze nie wiemy, czy to, co teraz się poświęcamy temu, czy to nam później, czy będziemy z tego zadowoleni, a może na przykład wolałybyśmy podróżować i zwiedzać świat, zamiast jakby kleić makiety, a... Pani Agato, czegoś tak? Tu nie rozumiem. Chce być pani architektem, czy architektką? No tak. Ale podróżującą.
To najpierw musi się to dokonać, żeby potem była podróżująca pani Agata. No tak, ale właśnie może chodzi mi bardziej o to, żeby jeżeli już dążymy do tego, czy jakby nie gubimy czegoś po drodze, takiego czasu może bardziej dla ludzi, może też właśnie takiego, że zobaczenia czegoś, właśnie Na pewno w życiu dokonujemy wyborów i to się nazywa odpowiedzialność. Odpowiedzialność to wybór. W związku z tym zawsze wybierając coś, być może coś tracimy. Natomiast ja gdybym miał powiedzieć, co miałbym powiedzieć dzisiaj moim dzieciom w pani wieku, to, że między 20 a 30 rokiem życia to jest taki czas na poznawanie siebie. Poznajemy siebie przez różne działania, również przez podróże. Także ja bym nie wykluczał. Studiowałbym, bo to jest coś, co też bardzo dużo uczy. A wakacje poświęcał na poznawanie innych miejsc na świecie, ale proszę pamiętać, że jak tak człowiek pojeździ po świecie i potem wróci, to widzi, że wiele rozwiązań, wiele tego, co tam zobaczył, również widzi u nas w Polsce i że tak naprawdę takie pojechanie i powrót czasami nic nie zmienia, że my możemy się zmienić, poznając ludzi, którzy mieszkają obok nas. Ale to wiemy dopiero po jakimś czasie. Natomiast ten czas do 30 to jest taki czas odkrywania, kim jesteśmy, a to się dzieje poprzez smakowanie życia w różnych jego aspektach i wymiarach i podróże na pewno się tutaj mieszczą. A ten drugi aspekt nauki jest trochę w tej sferze zawodowej, bo podróże bardziej są w tej sferze takiej osobistej, pasji. Także ja bym te rzeczy łączył, a nie wykluczał. A to, czy jak poświęcimy się jednej rzeczy, to stracimy czas na drugą, no jest trochę oczywiste. Całe życie praktycznie to się nigdy nie zmienia. Potem jak pewnie mamy wnuki, ja jeszcze nie mam, to też pewnie mamy taki wybór, czy być z nimi, czy jeszcze ciągle samemu rozwijać się i dokonywać, odkryć, kim jesteśmy, bo człowiek się tak naprawdę poznaje do końca. Panie Jacku, powiedział pan, że do 30 roku życia to jest to doświadczenie, poznawanie siebie i tak dalej. Mówi się, że proces indywidualizacji się kończy do 30. Tak. A dzisiaj jest tak, że często do 28 roku życia my studiujemy jeden kierunek, potem studia podyplomowe, potem jeszcze coś. I na takie doświadczanie życia, prawda? No. A potem robimy zupełnie co innego, bo to jest trochę tak, że wspinamy się na tą swoją górę i jak tam już dojdziemy i skończymy studia i jesteśmy na szczycie tej pierwszej góry życiowej, to widzimy, że trzeba z niej zejść i wyjść na następną. Czasami trzeba się oduczyć tego, co żeśmy się nauczyli i przez jakiś czas robić zupełnie co innego, ale jak się spojrzy na życie z perspektywy 80 lat, to tych gór jest naprawdę później jeszcze bardzo dużo. W związku z tym ja myślę, że to jest w ogóle przepiękny okres, w którym pani jest, ponieważ człowiek każdego dnia może odkrywać coś nowego i jeszcze ma dużą ochotę i chęć na to. My to tak dzisiaj właśnie nazywałyśmy, że to taka jest troszeczkę może już taka dziecięca dorosłość, bo jeszcze mamy dużo tej takiej radości z życia i mam nadzieję, że mi zostanie ona jak najdłużej, a już mamy więcej, jakby większe możliwości tego rozwoju. Także właśnie tak się dzisiaj, no takie był popołudnie deszczowe. Czyli jaki wniosek? Studiować? I podróżować. Tak, bo jakby się patrzyło. Zarywać noski przy makietach, przy klejeniu. Tak. Ale to nie tylko to. No właśnie, może tak bardziej. Ja zawsze marzyłam, żeby to był taki zawód taki bardziej do ludzi, żeby tak się nie zamykać tam przed tym komputerem, tylko może tak właśnie, żeby projektować właśnie dla ludzi i z nimi. Także ja mam takie marzenie, żeby to tak wyglądało. No i wakacji pięknych życzę pani, tegorocznych wakacji pięknych, żeby pani kogoś spotkała, poznała, poglądała trochę, nie wiem, świata, pięknej architektury. Dziękuję bardzo. Dobrze, znalazły się na to pieniądze. No, jest o czym myśleć. Tak. Pozdrawiamy serdecznie. Tak. 22,7 trójek to jest nasz telefon dla państwa. Jak nadać życiu, swojemu życiu sens? No jakie to kroki poczynić, jeśli człowiek się zatrzymał, nie wie jak ruszyć dalej. 22,7 trójek można też pisać grażyna.dobroń@polskieradio.pl. Pan Robert. Pisze, osobiście nie mam czasu na coś takiego jak depresja, czy pomiędzy depresją a czymś. Nie jestem psychologiem. W moim życiu jest tyle zajęć,
jak zaglądanie do przeszłości, co nazywa się zainteresowaniem historią. Osobiście interesuje mnie historia II wojny światowej, głównie kampania wrześniowa w moich okolicach, czyli Mikołowa, Katowic. Dlatego nie mam czasu na to, co o czym wy mówicie, ale czasem życie mnie zatrzymuje. Znów jestem na bezrobociu, które w jakiś sposób chcę zabić. Może przeznaczając zasiłek na szkolenie w kierunku turystyki. Coś w rodzaju Nordic Walking z przewodnictwem, gdyż właściwie z natury jestem gadułą i mógłbym zagadać kogoś na przykład na temat spędzonego czasu. Co prawda tylko 3-dniowego na Roztoczu, ale wypróbowałem to już na najbliższych. Jednak czasem zatrzymuję się, bo dzisiaj nie mam tej pracy. Zostałem zwolniony z firmy, w której poświęciłem się, czyli swój czas, doświadczenie, ale po co? Firma za 2 miesiące ma rozprawę, ponieważ jeden z kierowników mnie poważnie skrzywdził. Stąd życie mnie zatrzymuje. Kiedy zastanawiam się, komu zaufać, czy warto ufać dzisiejszym przełożonym, z tą firmą wiązałem przyszłość. Chciałem zarobić na studia, chyba jednak turystyczne, i nie poddać się operacji zatok nosowych, co ułatwiłoby mi życie. Ale życie w tym kraju mnie zatrzymuje, nawet i destrukcyjnie. To pan Robercik. Co pan, panie Jacku, mógłby dla pana Roberta, w którym kierunku go? Że zawsze pokierować. Coś się zamyka, to coś się otwiera. Znaczy, ja mam przynajmniej takie podejście, że... Tak jak mówił ksiądz Twardowski. Koniec, tak? Jest początkiem czegoś. Ja parę razy tak w życiu miałem, że kończyłem jakąś pracę i nie miałem następnej. Miałem taki czas przejściowy i uważałem, że zawsze lepiej najpierw coś zamknąć, a potem coś otworzyć, niż czasami jak niektórzy tak na zakładkę. I życie uczy, że jak się robi kolejny krok, szuka, spotyka, rozmawia, to wcześniej czy później otwierają się następne możliwości, które czasami są zupełnie inne niż te, które żeśmy sobie wcześniej wyobrażali. A jak nie ma tych możliwości, to co? To i poleżeć trzeba, i odpocząć trzeba. Człowiek nie jest sklepem całodobowym, w związku z tym nie może być ciągle w ruchu otwartym i czynnym. Jest taki czas remanentu i czasami w życiu też się go dokonuje i to tak naprawdę cyklicznie co jakiś czas robimy. W związku z tym czasami choroba nas zatrzymuje, czasami sytuacje osobiste, czasami praca. I tak się pewnie dzieje niezależnie od wieku. O, pani Ola pisze. Koleżanka jej podarowała książkę pańską i pisze tak. Dostałam ją w czasie trudnym dla mnie, kiedy dotykają mnie osobiste problemy. Otrzymałam ją od mojej koleżanki z dedykacją od pana i chciałabym za pośrednictwem anteny podziękować jej, podziękować Oli, bo wiem, że słucha teraz tej audycji, za jej niewiarygodną empatię i za kilkuletnią już przyjaźń. A panu za dedykację i za te wszystkie piękne słowa, silne w swoim wyrazie, wspierające, mobilizujące, by dalej walczyć. Dziękuję. Ola, a miło widzi mi. Pan, panie Jacku. Bardzo miło. No jakoś tak teraz od Łukasza, studenta. Pyta Łukasz, czy życie bez ryzyka musi być puste? Patrząc na życie bardziej od strony duchowej, jeżeli mamy palące pytanie o sens, o to, kim jesteśmy, i to pytanie się w końcu wypala, dochodzimy do miejsca, gdzie jest duży spokój, być może stabilizacja, o której była mowa. Z jednej strony jest to wygodne, z drugiej jednak pojawia się uczucie pustki. A czy powinniśmy wtedy sami zacząć szukać ryzyka? A może taka sinusoida jest w porządku? Znaczy, no myślę, że są takie grupy ludzi, którzy żyją ciągle na wysokim poziomie ryzyka, chociażby alpiniści, prawda? Ludzie uprawiający pewne zawody ekstremalne. I są ludzie, którzy żyją bardzo spokojnie. Pewnie tak, w życiu jest czas na to, że poziom adrenaliny powinien nam rosnąć. Czasami jest moment, w którym chcielibyśmy, żeby go nie było. Natomiast to każdy odkrywa sam przez własne doświadczenie i przez taki, jak to się ładnie mówi, wgląd w siebie, co mu w duszy gra. Bo chyba to jest tak, że jeżeli to jest zgodne, im bardziej to, co robimy, jest zgodne z nami, a tylko my możemy to odkryć i nazwać, im bardziej spójne z tym, co tam gdzieś czujemy w sercu, tym bardziej pewnie jesteśmy spełnieni, tym bardziej mamy tą siłę i spokój wtedy. Natomiast ja myślę, że ryzyko po prostu jest zawsze. Panie Jacku, dzisiaj jest taka sytuacja, że często no, tak nakładamy sobie różne filtry, różne maski. Wcale nie jesteśmy na co dzień, często bywa tak, że nie jesteśmy na co dzień tymi osobami, którymi naprawdę jesteśmy. I mamy takie trochę rozdwojenie. Na zewnątrz jest zupełnie coś innego, jest kolejna, nie wiem, jakaś, no takie powiedzmy, że
takie zakłamanie nas, kolejna forma, a w środku ciało się buntuje. No i jedna jest taka... Hipokryzja nazywa. No, pewnie tak. Bo prawda, jedna na zewnątrz jest taka, idź do przodu, to tak. A w środku to jest bieda pełna, kruszynka. To mnie zaskakuje, jak często spotykam ludzi biznesu, którzy odbierają nagrody za wyniki na przykład w pracy, a potem wieczorem, tak już cztery oczy, jak siedzimy, to mówią, że nie wierzą w siebie, nie mają zaufania do siebie, są zakompleksieni. To zawsze zastanawiam się, skąd się bierze ta moc i ta siła do osiągania tych wyników. No, za to się właśnie płaci pewną cenę. To im większa spójność, taka wewnętrzna, im bardziej jest tak, że wiemy, co myślimy, mówimy to, co myślimy i robimy to, co mówimy, tym bardziej pewnie człowiek może być skuteczny w życiu i jeszcze łączyć to z takim właśnie spokojem i satysfakcją. Im więcej jest hipokryzji, to musimy nią jakoś zarządzać, czyli no, wiedzieć, jak się odnaleźć w tym, że co innego mówię, co innego robię, co innego myślę. Szkodliwe. I bardzo. To bardzo trudne. Trzeba dużo energii włożyć w to, żeby utrzymać siebie w tym dysonansie, tak? W takim rozkroku w sumie. Dokładnie. Jak się mówi, że rodzina jest najważniejsza, a z drugiej strony na przykład nie mamy dla niej w ogóle czasu, bo jesteśmy ciągle w delegacji, to wcześniej czy później człowiek gdzieś to odczuwa, że to nie jest spójne. I wtedy często ludzie mówią, że tak chcieliby wszystko rzucić, wyjechać gdzieś, domek w górach, czy tam nad morzem. Trochę to jest taka właśnie ucieczka w stronę takiego życia bliżej normalności, czyli takiej natury, gdzie jak się posieje, to się zbierze, gdzie widać takie sprawstwo swojej pracy, takie efekty namacalne. Myślę, że wiele osób pracuje w usługach i też nie do końca tak czuje konkretność tego, co robi. Straciliśmy taki kontakt z pracą, która daje od razu efekty takie namacalne, dotykalne. I niektórzy poszukują tego sensu właśnie w takiej prostocie. Tak, żeby ser samemu zrobić, chleb upiec, mieć takie poczucie jak nasi, nie wiem, dziadkowie, babcia moja. Oni bardzo prosto żyli, mieli kurki, jajka, to wszystko było takie... Babcia pierogi lepiła, pierogi w lepiła, napisane. Tak. I wkładali w to pasję, serce i rzeczywiście w tym jedzeniu, w tym chlebie ze smalcem czuło się taką miłość, energię. To wszystko było prawdziwe, nieudawane. No i żeby jak najwięcej tego prawdziwego w nas było, prawda? Żebyśmy się sami ale nie okłamywali i nie zakłamywali. Gdzie jest mniej konkretu, więcej właśnie jest takich abstrakcyjnych prac, takich usługowych, takich intelektualnych i w tym musimy się odnaleźć, a odnajdziemy się, im bardziej będzie to gdzieś tam spójne z nami i z tym, co byśmy naprawdę chcieli robić. Dobry wieczór, panie Krzysztofie. Dobry wieczór, panie redaktor. Dobry wieczór, panie Jacku. Mam taką sprawę. Jestem dosyć stosunkowo młodym człowiekiem, mam 25 lat. Od 5 lat prowadzę własną działalność gospodarczą. I to, co tak obserwuję, to, co się dookoła dzieje, to wiele, z wielu stron docierają sygnały do młodych ludzi pod tytułem to, co robisz, jeżeli masz jakieś wątpliwości, jeśli coś się nie podoba, weź to zostaw, zajmij się czymś innym. Jest wiele takich właśnie, czy to w internecie, czy nawet tak jak przeglądam różnego typu, znaczy czytam książki, czy w internecie właśnie między innymi pana Jacka film oglądając, to dostaję takie sygnały po prostu. Jeżeli coś nie do końca cię interesuje, weź to najlepiej zostaw, zmień. Tylko ja tak się zastanawiam, w Polsce, ja nie lubię narzekać, ale to, co zauważam, jest wielki problem, jeżeli chodzi o pracę, o perspektywy. Ja pochodzę z niedużej miejscowości, 40 tysięcy mieszkańców. I znajomi po prostu, którzy mają pracę, to ja im mówię, pracuj, rób to, co robisz, bo to jest coś. Lepiej robić coś niż nie robić wcale. I po prostu zastanawiam się, to ludzie, którzy są odważni i po prostu stawiają swoją pracę, zostają później na lodzie. I po prostu mnie to tak właśnie zastanawia i zastanawiam się, co pan Jacek by na te moje słowa mi odpowiedział. No to proszę posłuchać odwaga... w takim razie. To proszę posłuchać. Tak? Najpierw to zostawianie sprawy na, mam nadzieję, że na trochę.
Czy to jest dobry pomysł? Są takie osoby, ja mam takie maile od ludzi, którzy zostawili wszystko i podjęli się dużego ryzyka, zmieniając swoje życie. Ja myślę, że to jest jakaś grupa, która sobie świetnie radzi, ale na pewno znajdą się też tacy, którzy w takiej sytuacji się trochę gubią i nie odnajdują się. Ja myślę, że w życiu się w ogóle cierpliwość przydaje i czasami, jeżeli nie wiemy w danym momencie, co na pewno byśmy chcieli robić, a do tego mamy zobowiązania, dzieci, rodzinę, to takie szaleństwo, że wszystko rzucimy i znajdziemy coś nowego, być może nie jest wcale świadectwem odwagi, tylko wręcz przeciwnie. W związku z tym zdrowy rozsądek się w ogóle zawsze przydaje i też taka świadomość swoich celów i wartości, które są dla nas w danym momencie najważniejsze. Ja bym nie słuchał, znaczy słuchałbym tych wszystkich podpowiedzi, natomiast wyciągał wnioski i postępował w zgodzie z własną sytuacją, z własnymi wartościami, z własnym charakterem, bo też to, co dla kogoś jest proste i nie potrzebuje się zastanawiać, dla innych wymaga to na przykład rozważań, decyzji wielomiesięcznych. Także praca jest czymś, co jest bardzo cenne, co jest ważne i co jest potrzebne. I myślę, że każdy musi to odnosić do swoich osobistych celów i sytuacji aktualnej, i miejsca, gdzie mieszka, bo też każdy ma też trochę inny kontekst, w którym się znajduje w życiu. Panie Jacku, a po czym poznać, że ten nasz rozwój no, już rozpoczął się? Po czym to poznać? Po tym, że no, czujemy się było zatrzymanie, a teraz zrobiliśmy parę ruchów, no i właściwie. Generalnie zawsze mówię, że sukces jest wtedy, kiedy osiągamy cele, które sobie stawiamy, czyli kiedy mamy to, co chcemy. Te cele mogą być krótkoterminowe, długoterminowe, małe, no tak, duże, tak. Ale one muszą nas wzmacniać. Jeżeli czujemy się silniejsi i czujemy, że nam te skrzydła zaczynają rosnąć, to pewnie jest to dobry kierunek, chociaż czasami początki są bardzo trudne. Mam maile od ludzi, którzy wielokrotnie bankrutowali w tym, co robili, zanim osiągnęli ten poziom satysfakcji w biznesie, to spróbowali bardzo różnych rzeczy i po drodze spotykali ludzi, którzy ich wspierali, nawet tak, że jak pojechali za granicę, nie mieli za co wrócić, to koledzy zbierali się na bilet, oni wracali, nabierali siły, jechali w inne miejsce, znowu mieli kłopoty i tutaj widać, jak bardzo ważne środowisko, w którym jesteśmy. Niestety to powiedzenie, kto z kim przystaje, takim się staje, ma sens i ja się z tym zgadzam. Z wieloma się nie zgadzam, ale z tym się zgadzam, że ludzie, którzy nas otaczają, mają bardzo duży wpływ na to, czy osiągamy to, co osiągamy, rozkładamy te skrzydła i mamy taką gotowość, żeby polecieć w jakąś stronę. No, oczywiście rodzice najbliżsi powinni być tymi, którzy dają nam najwięcej wsparcia. Nie zawsze tak jest. Z tym się pan zgadza. Jest też takie powiedzenie, na które pan też często w wykładach się powołuje. Pokorne ciele, dwie matki. Nie, z tym się nigdy nie zgadzałem. Zawsze się buntowałem. Trochę właśnie to pachniało mi taką hipokryzją, że tu się uśmiechamy i tam się uśmiechamy. Oczywiście są takie momenty w życiu, gdzie nie zawsze bronimy swojej racji, no chociaż wydaje nam się, że jest po naszej stronie, ponieważ potem się okazuje, że rację obroniliśmy, ale na przykład straciliśmy pracę. Dlatego człowiek musi wiedzieć, jakie koszty jest gotów ponieść. Musi ważyć. Tak, i są takie sytuacje, w których nie jesteśmy gotowi na poniesienie kosztów, które mogą być związane właśnie z utrzymaniem takiej spójności. Zresztą bardzo często nie jesteśmy spójni w życiu, ale to też jest bardzo trudne. Także tak 100% zgodności i spójności pewnie jest niemożliwe. Tylko jest to kwestia świadomości, na ile wiemy, kiedy występujemy trochę przeciwko sobie, przeciwko swoim ideałom. I jak długo możemy w tym stanie trwać. To na ogół w życiu jest tak, że wcześniej czy później intuicja, różne sygnały płyną do nas i podpowiadają nam, że mamy dosyć takiej sytuacji. No to jest taka wtedy desperacja i wtedy ludzie bardzo często już są zmuszeni do tego, żeby dokonać zmiany. I się ona dokonuje i potem mówią, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. W książce pan napisał, skuteczność jest miarą prawdy, czy coś działa, czy nie. Tak, z tym się zgadzam. To jest zapożyczone z Huny. W związku z tym... Z takiej filozofii. Z filozofii, tak. Hawajski system filozoficzny, że jeżeli coś robimy i nie przynosi to efektów, to być może metoda, którą się posługujemy, ta prawda, którą się posługujemy, jest już trochę nieaktualna, bo czasy też się zmieniają. Czyli może ewentualnie wtedy zatrzymać się i zweryfikować tę metodę. Spróbować czegoś innego. Poszukać, zapytać. Michał,
Sprawa nie dotyczy mnie, pisze. Poznałem niesamowicie wyjątkową osobę. Ma 29 lat, jest perfekcjonistką. Zawsze perfekcyjną. Jeśli się za coś bierze, to osiąga sukces. Teraz chwilowo nie ma pracy. Zastanawia się nad podjęciem własnej działalności, ale wydaje mi się, że nie widzi kierunku. Praca w organizacji dała jej możliwość osiągania spektakularnych sukcesów, które przełożeni przypisywali sobie. Załamała się. Szuka drogowskazów. Zawsze stara się sama znaleźć rozwiązanie. Ale kierunku brak. No i co mam jej podpowiedzieć? No z perfekcjonistami, przepraszam, w ogóle jest problem, ponieważ oni mogą tylko osiągnąć 100% i tylko tyle ich satysfakcjonuje. W związku z tym ja myślę, że taka osoba powinna, przepraszam, dać sobie... A troszkę wody, panie Jacku. Pan pije troszkę wody. To ja sobie też wypiję, żeby... Powinna dać sobie jakiś margines do popełniania błędów. To też u nas jest nieprzyjęte popełnianie błędów i... Żeby móc rozwijać swój biznes, trzeba się nauczyć wiele. Na błędach swoich najlepiej. No to co można jej powiedzieć dobrego? Można jej powiedzieć, że skoro odnosiła sukcesy w organizacji, to znaczy, że ma spory potencjał i że to wynikało w dużym stopniu z jej umiejętności, wiedzy. I że jeżeli będzie chciała to wszystko wykorzystać w swojej działalności, to również te sukcesy osiągnie. Natomiast pewnie każda organizacja daje trochę takiego poczucia bezpieczeństwa, bo to jest taki duży statek, taki transatlantyk, w którym człowiek się czuje bezpiecznie, bardziej niż na takiej swojej malutkiej łódce. Ale wiele osób z perspektywy mówi, że woli tą małą łódkę, ponieważ tam jest prosty mechanizm. Coś robię i mam efekty lub ich nie mam. Czyli tamta prawda osobista sprawdza się lub się nie sprawdza i od któregoś momentu człowiek na tej swojej małej łódce naprawdę może doświadczyć prawdziwego życia i nauczyć się dużo więcej niż na tym statku, gdzie jest przypisane do jednej roli, funkcji. A to, że nie zawsze doceniają w tych organizacjach wkład pracy i efekty, no takie jest, było pewnie i będzie. W związku z tym, jeżeli ta osoba chciałaby odczuć satysfakcję ze swoich decyzji i mieć takie proste przełożenie, mam efekty i to wynika z mojej pracy, nie udało mi się, ale zrobiłam, to myślę, że powinna spróbować. A jaka branża, jaki kierunek? Może niech zostanie w tym, w czym jest, już się sprawdziła, w czym jest dobre. No, najlepiej wyjść od tych kontaktów, od tej branży, od tej umiejętności, od tej wiedzy, z którą już mamy jakiś kontakt i doświadczenie. Tak jest najprościej, aczkolwiek są ludzie też, którzy się rzucają na zupełnie coś innego. Mój kolega mówi, że robić to, na czym się znamy, to nic specjalnego, ale zrobić coś, na czym się w ogóle nie znamy, to jest takie doświadczenie niezwykłej biznesowej odwagi. To tak jak z rozwojem, prawda, w życiu. Że jak wychodzimy z tego, co znamy, ze swojej strefy komfortu, no to dopiero wtedy ten rozwój jest, bo my ewidentnie i namacalnie widzimy, prawda? Po czym stąpamy, co się z nami dzieje, czy nam jest dobrze, czy też źle. No, mówi się, że rozwój jest wtedy, kiedy rzeczy nie idą zgodnie z planem i kiedy nam się nie powodzi, bo jak nam się powodzi, to po prostu nie ma tego rozwoju. Oczywiście to zastój. Mało kto rano wstaje i mówi sobie, dzisiaj wyjdę ze sfery komfortu i zrobię coś, co mnie rozwinie, prawda? A co pan mówi sobie? Rano? Ja sobie zawsze rano mówię, życie jest piękne. A chyba pan żartuje? Tak, to jest pierwsze zdanie, które zaczyna mój dzień. Czasami jak boli mnie kręgosłup, mówię, życie jest piękne i dzisiaj bolesne. A boli? No czasami boli. I tak może być, tak? Piękne, ale bolesne. Tak, życie nie traci swojego uroku przez to, że przez chwilę mamy kłopoty. I nie ma w tym sarkazmu. Nie, absolutnie. To jest, mówi pan szczerze do siebie? Mówię szczerze i mówię to na głos. Jacek jest pięknie, ale boli. Nie. Życie jest piękne. Dzisiaj doświadczysz swojej przepukliny szyjnej i jest twoja. Pracowałeś na to, że ją masz w związku z tym. Mam duży taki poziom akceptacji dla tego, co się dzieje ze mną. Aha, czy ten duży poziom zrozumienia i akceptacji pojawia się w określonym wieku? No właśnie, ponieważ to jest perspektywa 51-latka, to obawiam się, że tak, że 15 lat temu nie miałem. Byłem bardziej i niecierpliwy i taki trochę zero-jedynkowy, prawda? Albo jest dobrze, albo jest źle. Dzisiaj widzę, że między dobrze a źle jeszcze jest sporo miejsca na różne inne doznania, doświadczenia, że ta skala emocji może być bardzo bogata. I że każda ta emocja ma wartość.
No i jeszcze raz dobry wieczór albo dzień dobry. Kłaniam się, Grażyna Dobroń. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak nadać swojemu życiu sens. W książce pana Jacka Walkiewicza, naszego dzisiejszego gościa, psychologa, trenera, mentora. Teraz jest druga godzina, więc może mnie nie nakrzyczy na mnie, bo nie lubi, jak się opowiada o nim dużo pozytywnych rzeczy. W każdym razie to jest ten człowiek od wspaniałych filmów, które dotyczących życia, które no, tak świętują w internecie. Ludzie odsłuchują je naprawdę w półmilionowym nakładzie, jakby się mogło powiedzieć. W każdym razie mówimy dzisiaj na temat, jak nadać życiu, własnemu życiu sens. A w książce pana Jacka jest napisane tak. Szukanie sensu życia to strata czasu. Lepiej skupić się na tym właśnie, jak poszukać tego sensu, jak nadać temu sens. I jest różnica w tych dwóch stwierdzeniach. Na czym polega ta różnica? Ja dlaczego mówię, nie że... szukać sensu życia, tylko ja nadawać? Wręcz mówię, sens. Że życie nie ma sensu. Życie jest sensem. W związku jeszcze z tym... Tak, to jeszcze jest o krok dalej. Czyli żeby nie popełniać błędu, czy to jest tylko semantyczne, czy to chodzi o grę słów? Ja myślę, że to chodzi przede wszystkim o taką akceptację tego, gdzie jesteśmy, co robimy. Że każda zmiana to zaczyna się od akceptacji tego, co mamy, prawda? Że jeżeli dzisiaj nie jesteśmy szczęśliwi z tego, co mamy, to szansa, że będziemy szczęśliwi, mając coś więcej, coś innego, jest też niewielka. Że w zasadzie ta zmiana zaczyna się od, dla mnie przynajmniej, od tego, że akceptuję to, gdzie dzisiaj jestem. Pogodę, świat, to, co robię. I marzę. To ja o tych marzeniach dużo w tych wykładach mówię, ponieważ uważam, że to jest niezwykła siła napędowa, że marzenia spowodowały, że ludzkość tak się rozwinęła, że jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, właśnie dzięki temu, że ludzie marzyli. Że nadawali sens, marząc o czymś nowym, o czymś, co absolutnie wymagało wyjścia poza sferę komfortu. No w końcu lot w kosmos wymagał od tysięcy osób pracy i wiedzy i doświadczeń. I w końcu ludzie się tam znaleźli i nurkują i polecą jeszcze dalej. Tak naprawdę nikt nas nie zatrzyma. I to jest według mnie nadawanie życiu sensu, ale za tym lotem w kosmos gdzieś tam stoi praca pojedynczych osób, które wykonywały bardzo takie konkretne prace, prawda? Tak, a my jesteśmy niecierpliwi dzisiaj. Chcemy wszystko szybko, efekty, czekamy. I też często to mówimy, już... do wszystkiego sam doszedłem, co zawsze podkreślam, nie jest prawdą. Do wszystkiego dochodzimy dzięki pracy z innymi ludźmi, dzięki ich pracy, współpracy i że to, co osiągamy, wynika naprawdę. Oni często nas na przykład popychają, a zrób to, a na przykład dodają nam sił, albo też przeprowadzają na drugą stronę, prawda, do tego punktu właściwego, docelowego. To też się liczy, to też warto zauważyć. To jest najcenniejsze, natomiast wiele osób się żali właśnie, że wręcz przeciwnie, że są zatrzymywani takimi prostymi pytaniami typu, a po co? A czy nie możesz tak normalnie jak inni, prawda? Dlaczego chcesz gdzieś tam wyjść dalej? To ci co o tym mówią bardzo często, też wynieśli to z domu, prawda? Takie zatrzymywanie gdzieś w połowie poszukiwań. Mówi się, że ciekawość to pierwszy stopień do piekła, a tak naprawdę to pierwszy stopień do wiedzy, do rozwoju. Nie zadawanie wiem. Pytań, stawianie tych pytań. Tak, no i szukanie odpowiedzi. Ważniejsze niż tak naprawdę odpowiedzi, bo te pytania mogą nas kierować w zupełnie nowe obszary. Ja też zwracam uwagę na takie słowo, konsekwencja, bycie konsekwentnym. I to jest piękne w życiu, być konsekwentnym. Są takie osoby, które ja podziwiam. Podziwiam bardzo na przykład Roberta Kubicę. On konsekwentnie od dziecka mówił, co chce robić i ja podziwiam, ponieważ ja nie miałem takich pasji. Ale trzeba pamiętać, że życie konsekwentne jest liniowe, takie od punktu do punktu. I czasami człowiek w życiu te najciekawsze rzeczy widzi w ogóle z boku, musi zboczyć z jakiegoś takiego głównego nurtu, coś nowego się nauczyć, albo wejść w nowe środowisko, albo jadąc samochodem zjechać z autostrady i poznaje tam z boku, nie po drodze zupełnie, coś nowego, co go rozwija, zmienia. Gdyby konsekwentnie jechał tam, gdzie miał jechać, to często by w ogóle tych miejsc, tych ludzi nie poznał. A też w pana wykładach spotkałam takie stwierdzenie, że rozwój, wszelkie zmiany rozpoczynają się od zmiany słów. Tak, ja lubię to, co kiedyś powiedział mi mój mistrz. Zmień swoje słownictwo, a zmieni swoje życie.
takim słowem, które latami eliminowałem, jest słowo muszę. Mhm. I teraz już nic nie musi? Pan? Teraz nic? Używam go... Nie, czasami się jednak czasami to słowo rzeczywiście pasuje i czasami czuję, że muszę. Ale jak stoję na przykład w korku na autostradzie, to mam takie poczucie, że stoję, bo chcę. Bo to jest mój wybór, gdzie mieszkam, jak jadę. I że ten korek jest częścią mojego życia. I jakby akceptuję to moje stanie w korku. I to zupełnie zmienia perspektywę. Bez gniewu, bez przeklinania, bez... Tak, tego się nauczyłem. Tym drugim słowem jest to słowo, którego bardzo nie lubię. Ono jest powszechnie używane również w mediach, że udało się. Udało się zbudować autostrady, udało się zdobyć medal. Aha. I zawsze... Ja też użyłam tego słowa zawsze dzisiaj. Mnie to drażni, ja ponieważ... Już mam reprymendę, tak. Autostrady zbudowali ludzie z pasją, ludzie, którzy włożyli w to dużo pracy, projektowali, budowali, prawda? Także tak, należałoby zacząć od słów i myślę, że słowo muszę i trzeba należy do kategorii tych słów, które należy wyeliminować. 22 i 7 trójek to nasz telefon dla Państwa. Nadajemy dzisiaj życiu własnemu sens. Dobry wieczór, Pani Haniu. Dobry wieczór. Ja dzwonię, żeby się podzielić z Państwem swoją taką refleksją na temat życia. Moje życie zmieniło się dość diametralnie. Mieszkam, w tej chwili przebywam w Stanach Zjednoczonych czasowo i was tutaj słucham i słucham was właściwie przez cały dzień, bo bardzo, bardzo lubię trójkę i a teraz mam chwilę czasu i tak usiadłam sobie, a ponieważ jest 6 godzin różnicy, więc mi nie robi problemu to, że po prostu oderwałam się od jakichś zajęć, ani że nie mogę spać czy coś w tym stylu, ale nieważne, to nie jest ważne. Chciałam tylko powiedzieć, że rozwiodłam się 10 lat temu, kiedy moje życie poprzednie runęło w gruzach i zupełnie poczułam się jak człowiek, który został puszczony na taką linę bez zabezpieczenie, jak cyrkowiec, jakby musiałam sama na siebie liczyć, poradzić sobie z dziećmi i tak dalej, i tak dalej. Przez parę lat próbowałam jakoś się w tym znaleźć i rzeczywiście radziłam sobie i zajmowałam wysokie stanowisko w firmie, w której pracowałam. Związałam się z człowiekiem, który okazał się nieodpowiedni dla mnie, krótko mówiąc, ale co chcę powiedzieć, moje życie w ciągu tych 10 lat jakby w różnych kierunkach szło i do góry nogami i w te i nazad i w różne, po prostu karuzela, raz lepiej, raz gorzej, ale kilka lat temu, już dość dawno temu, obejrzałam taki film. Państwo na pewno go znacie, bo to jest znany film z Michaelem Douglasem. Nazywa się Gra. Bohater jest tam bogatym biznesmenem, który właściwie nie ma żadnych problemów poza tym, że musi rano sprawdzić jak kurs na giełdzie wygląda i tak dalej, i tak dalej. I nagle zostaje wplątany w historię, która pozwala mu poczuć sens życia jakby, czyli smak życia w obliczu niebezpieczeństwa, takich sytuacji, które narażają go na różne nieprzyjemne sytuacje, delikatnie mówiąc, czy sprawdzają go jakby w różnych sytuacjach, gdzie musi walczyć o swoje życie, o przetrwanie, o to, co nie musiał w ciągu całego swojego życia wcześniej walczyć. Ja chcę powiedzieć, że ja miałam przez te wszystkie lata chwilę zwątpienia i takiego załamania, też depresji i takich nieprzyjemnych sytuacji, gdzie przestałam wierzyć w siebie i w sens tego, co robię, ale przypominałam sobie ten film. No ja nie byłam nigdy na takim szczycie, jak Michael Douglas w tym filmie, ale miałam stabilne kiedyś i takie przeciętnego życie. Ale ten film panią jakoś, dopingował, zainspirował mnie, tak. Mnie na duchu, tak, że jednak trzeba w życiu walczyć, że to nadaje życiu sens, takie przygody w cudzysłowie, które się zdarzają, gdzie człowiek wie, że żyje, jest narażony na różne sytuacje, w których musi się sprawdzić, musi pokazać. Ja w tej chwili jestem na takim etapie, że miałam przez jakiś czas takie załamanie i depresję, ale
ale pomyślałam sobie, że nie, właśnie ja wszystkim pokażę, że ja sobie poradzę, że nie będzie tak, że ktoś powie o mnie, że nie dała rady albo będzie się nade mną litował. Nie. Ja jestem w tej chwili, mam w sobie taką złość jakby, która mnie dopinguje w sensie pozytywnym, że ja się nie poddam. Pomimo tych przeciwności i tych wszystkich kopniaków od życia, ja wszystkim pokażę, że ja sobie poradzę. Pani Haniu, to zaraz pan Jacek może coś podpowie. Ja tylko pani powiem ze swojej strony. Jak pani mówiła o tych trudnościach, które pani przeszła, tych trudnych sytuacjach, no to powiem tak, gula w gardle jest. I to, żeby zdrowie było, to musi zostać rozpuszczone i uzdrowione. A pan Jacek resztę dopowie. Ja myślę, że czasami taka desperacja pomaga, ale nie jestem takim zwolennikiem takiego motywu w życiu pod tytułem złość i pokazywanie to innym. To znaczy, przepraszam, że ja przerwę, to nie jest złość w sensie takim, że ja jestem na kogoś zła, tylko na sytuację, w której się znalazłam. Aha. I na to, że ja się nie poddam tej sytuacji, takiej, nie po prostu nie położę się i nie dam rady. Nie, właśnie na złość temu, co mnie spotyka, nie konkretnej osobie, tu nie ma złości we mnie do kogoś, tylko do tego, w czym się znalazłam, że nie ja pokażę tutaj wszystkim naokoło, że ja sobie poradzę, dam sobie radę, kolejny raz wyciągnę się z tego, w co się wplątałam na własne życzenie w sumie, bo prawdopodobnie popełniając błędy życiowe znalazłam się w jakichś tarapatach, ale mówię, ja sobie po prostu tak założyłam, że nie poddam się jakiejś depresji, jakiemuś takiemu dołowi, tylko będę walczyć. A oglądała pani W pogoni za szczęściem taki film? Znany film o człowieku takim bezdomnym, bezrobotnym w Stanach z dzieckiem, który tam nocuje w metrze, a chce być bardzo maklerem giełdowym. Film jest o tym, jak on dochodzi do tego. Ja bardzo lubię czytać biografie, życiorysy i również oglądać filmy. One są motywujące, inspirujące. Historie ludzi, które pokazują, że człowiek jest niezłomny i że tak naprawdę ta kruchość psychologiczna jest mitem, że człowiek ma niezwykły potencjał podnoszenia się, upadania, podnoszenia się. Zresztą Churchill o tym mówił. Nigdy, ale to nigdy, przenigdy się nie poddawaj. Także mnie osobiście ta filozofia jest bliska. Ja zawsze mówię sobie, dam radę. A jak nie dam, dam radę. A jak nie dam, to znajdę kogoś, kto mi pomoże i dam radę. I w zasadzie to są proste słowa, ale pomagają. No, zgadza się. Ja też potrzebuję czasu do czasu takiego wsparcia. Mam to wsparcie. Może nie wszyscy mnie rozumieją, nie wszyscy jakby są po mojej stronie, ponieważ jestem taką osobą, która nie mówi, stara się nie mówić o swoich problemach i właśnie na zewnątrz pokazuje taką skorupę twardą, a w środku jestem bardzo miękka. No też proszę pamiętać, że ze swoimi problemami w większości jesteśmy sami. To my się w nie wprowadzamy i my musimy się z nich wyprowadzić. I większość decyzji poważnych w życiu podejmujemy w samotności tak naprawdę. I nikt nie wejdzie w nasze buty, bo w naszych możemy być tylko my. Pani Haniu, tylko proszę być czujną osobą, co tam się dzieje. Bo pani jest twardą też sztuką, ale ta delikatność i to, co się może zdarzyć z ciałem, no to proszę zwracać też na to uwagę. No ja wiem. No. Proszę też pamiętać, że dam radę. Równowagę zachować, tak. Proszę też pamiętać, że dam radę nie oznacza, że wszystko robimy sami. Czasami podnosimy ręce i mówimy, poproszę o pomoc, bo nie daję sobie rady, prawda? To, że dam radę oznacza, znajdziemy rozwiązanie. Pozdrawiamy panią. Wszystkiego dobrego. No a teraz, żeby trochę było równowagi, bo maile się sypią, chciałabym, żeby pan pomógł troszkę naszym słuchaczom. Zuzanna odpisze, od jakiegoś czasu sama siebie blokuje. Jestem młoda, mam dużo pomysłów, lubię wyzwania i chcę doświadczać nowych rzeczy. Wydaje mi się, że znam swoją wartość oraz możliwości. Czasem jednak wszystkie moje cele są przyćmiewane poczuciem bezsensu i strachem przed porażką. Jak poradzić sobie z momentem zachwiania systemu wartości czy zwątpienia w znaczenie celów, które mnie paraliżuje nawet do tego stopnia, że nie chcę mi się ruszyć z łóżka? No to brzmi poważnie. Czasami mamy do czynienia z depresją, a to jest choroba i to się leczy, prawda? Takie skrajnie
różne nastroje. Może też to trochę wynika z tego, że my sobie stawiamy bardzo wysokie poprzeczki już od dosyć wczesnego momentu w życiu i czasami ludzie, którzy mają 25 lat, już mają 10 lat za sobą takiego ciężkiego zmagania się z życiem, z poprzeczkami, z wyzwaniami. Jeżeli czasami się pytam młodych ludzi, co słychać, oni mówią, że dużo się dzieje. I czasami to dużo się dzieje oznacza, że naprawdę jesteśmy obciążeni. To z celami też jest tak, że one się zmieniają. My czasami sobie je stawiamy, konsekwentnie je realizujemy, a czasami możemy się przecież wycofać. Nawet jest takie powiedzenie, że mądry wojownik wie, kiedy się wycofać. Wycofać się nie znaczy przegrać. Także czasami sobie, myślę, że za wysoko stawiamy te poprzeczki, za dużo tych celów i za bardzo oczekujemy od siebie, że będziemy właśnie jak ten sklep całodobowy. 24 godziny, cały czas gotowi, uśmiechnięci, pełni energii. Ta energia płynie również, tak jak pani tutaj wspominała, z ciała, z fizyczności, z obecności różnych witamin i tak dalej, że człowiek musi bardzo poznać siebie, swój organizm, swoje możliwości i też odpowiedzieć na pytanie, dlaczego robi to, co robi, prawda? Czy to płynie rzeczywiście z serca? Ja bardzo tutaj, może to też z wieku wynika, ale mam takie poczucie, że w tym sercu, gdzieś tam, w tych okolicach jest odpowiedź na wiele pytań. I czasami my robimy pewne rzeczy nawet wbrew sobie. Nawet u sportowców spotyka się, że oni na przykład mają lęk przed wygrywaniem. Wydawałoby się, że to jest główny cel, zająć pierwsze miejsce, a gdzieś się sami sabotują. No ale odpowiedzi często się szuka w ogóle w takim powrocie do dzieciństwa, do relacji z rodzicami, nie wiem, z rodzeństwem, do jakichś własnych przeżyć. Czasami, żeby pójść do przodu, trzeba trochę pójść do tyłu. Tę sferę uporządkować. Tak. I mnie to szokowało, jak się dowiedziałem, że po pewnym zamachu terrorystycznym w Hiszpanii udzielono 60 tysięcy porad psychologicznych. Jaka niezwykle jest wielka skala takiego potrzebowania kontaktu z psychologiem w krajach rozwiniętych. I że to jest takie naturalne, że są sytuacje w życiu, kiedy trzeba pewne rzeczy przegadać, przeżyć i ktoś musi nam w tym pomóc. No zwłaszcza, że traumę zbiorową to absolutnie, muszą się za to zabrać fachowcy. A my przez, może nie mamy takich skrajnie trudnych doświadczeń, ale przez te wszystkie lata szkoły na przykład bardzo dużo zbieramy rzeczy, z którymi nic czasami nie robimy i potem mamy takie poczucie, że niby wszystko jest dobrze, a jakoś tak to nie idzie. A na różnych terapiach wychodzi, że no wszystko jest poukrywane i ta podświadomość nasza kiedyś tam została ukształtowana przez pewne doświadczenia. Także ja bym w ogóle miał bardzo dużo tolerancji, życzyłbym dużo tolerancji dla siebie, dla swoich słabości, dla takich sytuacji, w których na przykład tam się nic nie chce i nie traktował tego w kategoriach czegoś złego. No chyba, że to jest długotrwałe i być może jest to już depresja. Ale jak na człowieka świadomego przystało, po prostu warto by się rozpoznawać. Bo na tym właśnie polega rozwój. A rozpoznajemy człowieka. Się też w czasie, prawda? Także tak, to wymaga czasu. Oczekujemy czasami takiego kliknięcia, że klikniemy jak w komputerze i przyjdzie odpowiedź, dlaczego jest tak, jak jest. Czasami trzeba trochę poczekać. Violetta pisze o sobie tak. Nazywam się ofiarą własnych marzeń. Chciałam być pedagogiem i zostałam. W tej chwili pracuję w przedszkolu. Małe miasto, nie lubię swojego miejsca pracy, chociaż samą pracę, owszem. Na zmianę miejsca nie mam szans, małe miasto, układy w oświacie, z drugiej strony rodzina, dziecko, brak możliwości zmiany miejsca zamieszkania. Nie wyobrażam sobie, jak będę pracować za 10 lat. Teraz jestem sfrustrowana, stresy z pracy przenoszę do domu, nie radzę sobie z emocjami, czuję się wypalona, no cóż, tyle żalów. Wiem, że nikt nie powie mi, jak żyć. Ten mail jest już dla mnie wielkim krokiem. Przynajmniej napisałam, co czuję. Violetta. No to czasami początek. Rozwój zaczyna się właśnie od tak, tego. Tak, to bardzo dużo mam takich maili, gdzie ludzie piszą. Dziwię się w ogóle, że te słowa piszę, ponieważ nigdy bym się nie odważyła wcześniej. Ale no, to jest taki początek. Tak naprawdę możemy zarządzać w życiu tym, co jest uświadomione. Także jeżeli ktoś sobie zdaje z tego sprawę, proszę też pamiętać, że my mamy taką wizję czasami dramatyczną tej przyszłości, że dzisiaj coś robimy, już tak do końca życia będziemy robili, a nam to nie odpowiada, a naprawdę czasami jedno spotkanie następnego dnia z kimś, kogo byśmy być może nie poznali, gdybyśmy nie wsiedli do jakiegoś autobusu i tak dalej, takie dziwne zbiegi okoliczności potrafią zmienić nasze życie. Ja osobiście nie wierzę w zbiegi okoliczności. Wierzę, że przyciągamy. Sam jak chcę przyciągnąć, to proszę o to, żeby się na mojej drodze ktoś pojawił, żeby coś się zdarzyło, żeby przyszła jakaś podpowiedź. Takie wyższe funkcje mózgowe.
Ja wierzę w taką fizykę kwantową, że pewne kwanty energii się przyciągają i że jeżeli tylko wiemy, czego szukamy, albo potrafimy podprosić, ja mam taką formę proszenia, że poproszę o odpowiedź na pytanie, albo poproszę o, o możliwość spotkania. A ja formę wdzięczności zachowuję szczególnie. Tak, to później po tym, jak jesteśmy wdzięczni. Są ludzie, którzy potwierdzają, że tak, oni też tak mają i są oczywiście ci, którzy powiedzą, że w to nie wierzą. Ja myślę, że ludzie mają różne metody do bycia skutecznym w życiu i to zależy od wielu czynników. Ważne jest to, czy jak wpadamy w dołek, to wiemy, że jesteśmy w dołku i czy szukamy różnych metod, żeby z niego wyjść. No, wynika z tego, że pani ta już wie, że jest w jakimś dołku. Teraz pytanie, czy chce wyjść i czy wie, o co chciałaby poprosić. Bo marzenia w zasadzie mogą być i szalone, i niezwykłe, i dzisiaj prawie niewyobrażalne. Ale znowu ludzie często, którzy się ze mną spotykają, mówią, że mieli w życiu takie sytuacje, które nie miały prawa się zdarzyć, a zdarzyły się, czyli te marzenia zostały spełnione i wszystko było tak, jak sobie kiedyś wymyślili. Pani Urszula pisze, brak poczucia sensu życia najbardziej dopada ludzi zdezintegrowanych psychicznie, rozdartych, depresyjnych. Jest charakterystyczny dla nerwic, chorób psychicznych, kiedy to ludzie budują sobie teoretyczne światopoglądy uzasadniające ich egzystencję. Uważam, że sensu życia można szukać na trzech płaszczyznach. W dobrych relacjach z rodziną, innymi ludźmi, kiedy czujemy się przez nich kochani, w religii, którą się zazwyczaj traktuje jako kompensację złego losu lub ucieczkę od problemów, w samorealizacji i szeroko rozumianym działaniu, w pracy, którą się lubi i wykonuje z pasją. Mnie najbardziej odpowiada ta trzecia płaszczyzna, bo jest zależna tylko ode mnie. Na dwóch pozostałych wielokrotnie się zawiodłam. Na brak sensu życia najlepsza jest robototerapia. Ja myślę, że najlepiej, jak się traci sens, pomóc komuś, kto ma zdecydowanie gorzej od nas, bo to myślę, że w ogóle ludzie mają to potrzeby pomagania innym. Wskazują ten kierunek. Jeżeli nic ci nie wychodzi, pomóż komuś. Idź tam, gdzie jest znacznie gorzej, gdzie jest gorszy, zły świat i spróbuj tam podziałać. Często jest inny punkt odniesienia. Wolontariusze mówią, że to nie oni pomogli tej chorej osobie, tylko tak naprawdę ta chora osoba im pomogła, ponieważ dzięki tej pomocy oni odnaleźli coś, czego szukali. No tak, co ja bym... Tu jest tyle maili. Zobaczymy... O! Czytają państwo w moich myślach. Pisze pan Konrad. Mówiąc o potrzebie ciągłego wzrostu i zmiany. Tylko wówczas, myślę, możemy w pełni nazywać się ludźmi. Wiele osób rośnie, starzeje się, siwieje, ale już dawno nie żyje. Do takiej otwartości na zmiany i wyzwania, które przecież grożą porażką, potrzebny jest jednak jakiś punkt odniesienia, bezpieczny grunt, który będzie dawał nam poczucie stabilności nawet w obliczu zmian i runięcia segmentów dotychczasowego ładu. Dla mnie jest to akurat Ewangelia Chrystusa jako kompendium najwyższych wartości i owocnego życia. Zdaję sobie sprawę, że każdy może mieć swój własny system, ale z pewnością jest on podstawą bezpieczeństwa potrzebnego do otwartości na wyzwania i takie prawdziwe życie. To jest taki mój sposób. No, no i bardzo dobrze. Odniesienie do wartości. Znaczy, no wartości są tym, co daje taki fundament, tak, na którym człowiek czuje, że mocno stoi, prawda? Ale jak w mijającym życiu, jak łapać te wartości? Czy one są stabilne? Czy one nam się też zmieniają? Nie, one, znaczy, one się zmieniają, prawda. Zawsze mówię, że prawda jest w sercu, bo tam tak naprawdę często wiemy, co jest dobre, a co jest złe, tylko nie zawsze chcemy się przyznać. Też się zmienia. My się zmieniamy. W związku z tym 20 lat temu zupełnie inaczej patrzyłem na wiele rzeczy. I zupełnie inaczej patrzyłem na moich rodziców. Na przykład jak już sam doszedłem do wieku, w którym moje dzieci mają po 20 parę lat, to zaczynam rozumieć, co oni mi kiedyś mówili. Także jak im wyżej wchodzimy na tą górę życiową, tym mamy większą perspektywę w dół i tym bardziej rozumiemy, co tam się działo. Ale ciągle mamy przed sobą jeszcze górę. Także życie rozumiemy wstecz, a przeżywamy w przód. A to jest ciekawe, co? Tak. Życie rozumiemy wstecz, a przeżywamy w przód. Tak. No. W związku z tym, niezależnie od tego, ile żeśmy przeszli, to, co jest przed nami, jest tajemnicą i tak naprawdę ten niepokój pewnie, który może być twórczy, a może być destrukcyjny, ale będzie nam towarzyszył do końca. Zresztą jesteśmy częścią tej tajemnicy życia i skądś przychodzimy, dokądś odchodzimy i tak naprawdę, ponieważ jesteśmy częścią tajemnicy, to pewnie nigdy do końca
jej nie odkryjemy. Ale tutaj ja widzę taką największą frajdę w poszukiwaniu właśnie, w szukaniu i w odkrywaniu, a to się dzieje każdego dnia. I to co, dlatego mówiłem, że młodzi ludzie powinni podróżować, bo w takim młodym wieku podróżuje się trochę spontanicznie i tam każdy dzień może być jakąś nową tajemnicą odkrywaną. Poznajemy nowych ludzi, oni nam coś wnoszą. Inne kultury pokazują, że ten świat naprawdę jest wielowymiarowy. A z kolei dla dojrzałego człowieka to jest inna układanka, inne puzzle. On już z pewnym przyzwoleniem, po poznaniu pewnych mechanizmów, jak to się dzieje w życiu, no już z takim przyzwoleniem, z taką akceptacją, z taką dużą tolerancją po prostu przyjmuje to, co się zdarza. No też nie wszyscy, bo są ludzie doświadczeni, starsi, którzy bardzo są krytyczni i nie mają tej tolerancji, ale rzeczywiście z wiekiem człowiek ma większą taką otwartość na to, co się dzieje. Zapraszam do rozmowy 22 i 7 trójek. Oj, państwo piszą maili. Mamy tyle, że nie wiem, czy zdołamy wszystkie je odczytać, ale wyłowiłam kilka. Najpierw niespodzianka, panie Jacku. Od pana Piotra. Chodzi o jedno szkolenie, a może serię szkoleń, które pan prowadził. I pan Piotr mówi tak, że zadał nam pan Jacek pytanie, aby wypisać wszystkie osoby, które miały największy wpływ na nasze życie. Czasami byli to rodzice, przyjaciele, nauczyciele, różne osoby. Po kilku już latach mogę spokojnie jego, czyli pana Jacka, wpisać na tę listę. Wiele rzeczy ze szkoleń stały się swoistymi imperatywami w moim życiu. Zwłaszcza to, w filmie pod tytułem Twoje życie trzeba zagrać główną rolę. Wszelkie kontakty z nim, panem Jackiem, traktuję jako ładowanie akumulatorów emocjonalnych. To jest taka niespodzianka od słuchacza pana Piotra. No. Miła. Teraz Martyna. Do 30 roku życia odkrywamy, kim jesteśmy. Mnie ten etap całkowicie ominął. Mam prawie 30 lat i nie wiem, kim jestem. Skończyłam studia, ale nie mam poczucia, że coś osiągnęłam. Może jest to związane z brakiem pracy i ogromną ilością wolnego czasu, który poświęcam na myślenie o tym, że życie ucieka mi między palcami. Czuję, że niczego ważnego nie przeżyłam. Nie podróżuję jak inni. Nie korzystam z życia tyle, co moi rówieśnicy. Tak desperacko dążę do stabilizacji, że nie jestem w stanie podjąć ryzyka. Boję się zmian w moim życiu, z którego nie jestem zadowolona. Bardzo ciekawy. To trochę tak jak chomik, który biega w kółko, prawda? Biegnie, jest tam, gdzie był. Ale to jest odczucie wielu osób. Bardzo mi się podobało, jak kiedyś profesor Bartoszewski powiedział, że on od 1939 roku wie, co ma w życiu do zrobienia i on to zrobi. Czyli mając tam te lat naście, nie wiem, 20 czy ileś, on już wiedział, co chce w życiu robić. To chyba jest to, do czego należy dążyć, takiej wizji życia trochę szerszej, dłuższej, czasami bardzo odległej. I im większa ta wizja życia, tym większa energia. My trochę realizujemy jakieś cele, natomiast one często nie są częścią jakiejś większej życiowej wizji. Wydaje nam się, że nic nie osiągamy, ale przecież ta pani osiągnęła. Z tego, co pisze, wynika, że tak, prawda? Także po czym poznajemy, że odnieśliśmy sukces? No, powinniśmy mieć jakiś wskaźnik, że wiemy, że odnieśliśmy skończenie studiów. Nawet takie refleksje, jakie ma ta pani, są przecież jakimś sukcesem. I może to kwestia właśnie tego, że oczekujemy od siebie bardzo dużo i takiej dużej dojrzałości do wszystkiego i że to wszystko musi takie być spektakularne. Te sukcesy nasze muszą być jakieś wielkie, a przecież one są każdego dnia i czasami naprawdę są dosyć małe, ale bardzo cenne i bardzo wartościowe. I w książce i w wykładach pisze pan, bycie bohaterem swojego życia to akt odwagi. No tak, takie podążanie za swoimi wartościami, za swoją wizją, to akt odwagi wymaga poradzenia sobie ze strachem, bo bardzo często idziemy w zupełnie inną stronę niż inni. Mm-hmm. I często na przekór rodzicom mam takie maile, gdzie ludzie pytają, czy mają robić to, co im tam właśnie w duszy gra, czy to, co rodzice mówią, że się opłaca. No to jest trudne pytanie, bo nie zawsze jest to jak się ma 17, 18 czy 20 lat, to tak do końca nie wiadomo, co się chce w życiu robić. To też ludzie oczekują, że będą mieli 20 lat i już będą mieli taką wizję
swojego życia dojrzałego, a czasami ludzie mają 50 i ciągle poszukują. Zresztą wiele wspaniałych dzieł powstało w życiu ludzi bardzo dojrzałych, prawda? Poetów, malarzy, oni mieli po 50, 60, 70 lat, także wtedy dopiero ten cały ich bagaż doświadczeń, potencjał dał możliwość stworzenia czegoś wielkiego, a przez całe życie poszukiwali. Także tu cierpliwość się przydaje. W tym stwierdzeniu bycie bohaterem swojego życia to akt odwagi. Ja to przywołałam dlatego, że pan o sobie napisał tak, że kiedyś bałem się i nie robiłem, a teraz boję się też, ale działam. Tak, i na tym polega różnica. I to jest największy sukces i z tego jestem najbardziej dumny, że nauczyłem się żyć ze strachem i jakby dotarło do mnie, że nie ma w tym nic złego, że się boję. A teraz Ewa. Mając niespełna 18 lat, wiedziałam, co chcę robić i konsekwentnie podążałam tą drogą. 19 lat. Przez 16 lat pracowałam na etatach. Przez lata równocześnie pracowałam na dodatkowych umowach dla 4 innych firm. Dobra organizacja pozwalała na to, że żadnych obowiązków nie zawalałam, a i czas prywatny nie ucierpiał. Nie wiem, kobieto, jak tyś to zrobiła. Zresztą zawsze wychodziłam z założenia, że należy trzymać kilka srok za ogon, bo jeśli jedna padnie, zostaną inne. I tak też się stało. Ostatnia etatowa praca zakończyła się zwolnieniem z powodu kryzysu. Pojawiła się furia, że byłam tak głupia, pozwalając się przeczołgiwać każdego dnia, że nigdy nie odmawiałam wykonywania rzeczy niemożliwych. Ale szybko zrozumiałam, że tak naprawdę przeszłam najlepsze z możliwych szkoleń w życiu. Że zdobyłam znajomości i umiejętności, których nigdy bym nie miała, a które czas wykorzystać. No i jeszcze jedna ważna rzecz. Przysięgłam sobie, że już nigdy nie będę więcej niczyją podwładną. Od 3 lat prowadzę własną firmę. Bywa ciężko, ale zaraz przypominają mi się czasy z etatowego kieratu za 2500 brutto i biorę się w garść. Teraz jestem w przededniu negocjowania kontraktu, który jest wart tyle co 30 lat mojej pracy bez wydawania miesięcznie grosza z pensji. Mam dobre przeczucia i myślę, że się uda. Gdybym nie została zwolniona, pewnie harowałabym dalej za marne grosze i drżała, czy pewnego dnia nie pójdę w odstawkę. Dzisiaj już niczego się nie boję. Modlę się tylko o dobre zdrowie, bo zresztą poradzę sobie sama. No, czyli nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ależ kobieta, ależ kobieta. Niesamowita zupełnie, jak czytałam na początku, że naprawdę zlecenia dla 4 firm i praca na etacie, to już po prostu dla mnie było to niewyobrażalne. Ale ta refleksja szybko przychodzi, kiedy człowiek właśnie traci pracę. Wtedy to jest to, co ja ze sobą zrobiłem, czy zrobiłam. Prawda? No to taki moment na zwrot w życiu. Zresztą on przychodzi w pewnym momencie. Ta pani ma tam 35 lat. To w ogóle jest taki dobry już czas na refleksję, prawda? Zawsze jest dobry czas na refleksję. No, to nie jest szczególnie, ponieważ już patrząc wstecz, tam jest co najmniej te 15 lat intensywnego życia. W związku z tym można już to swoje zaufanie do siebie oprzeć na bardzo konkretnych osiągnięciach, na sukcesach, na tym, co się... No i udało się, udaje się jej. No, wynika z jej pracy, determinacji. Tak, tak. Na pewno jej się nie udaje, na pewno wynika... Jeszcze raz, przepraszam bardzo, że była gotowa na te doświadczenia, a teraz patrząc wstecz jeszcze ma refleksję, wyciąga wnioski i robi kolejny krok do przodu, prawda? A teraz pani Ewa w telefonie jest? Halo, halo? Tak, witam państwa serdecznie. A słucham. Pierwszy raz udało mi się dodzwonić i pierwszy raz czułam taką potrzebę, bo mam taką świeżą sprawę. Po prostu no moje życie legło w gruzach. Po prostu straciłam męża. Jest to taka historia trochę nietypowa, ponieważ utrzymywaliśmy po prostu nasz związek na odległość przez 2 lata, walcząc o po prostu prawo do bycia razem. No i nie wygraliśmy. No niestety mój mąż w wyniku wycieńczenia po prostu umarł. Stało się to w poniedziałek ubiegły. No, jest mi bardzo ciężko z tym po prostu się pogodzić, bo no, wszystko, co całe moje plany życiowe, wszystko po prostu było nakierowane na to, że będzie jakieś potem. No, w tym momencie to potem przestało istnieć. Mówię, no, bezduszność urzędów. Ja wcześniejsze moje życie
No miałam też nie za ciekawe. To był długoletni toksyczny związek. Po prostu w tym nowym związku odnalazłam siłę, żeby no, walczyć z rzeczami, o które się nie podejrzewałam nigdy. No i niestety bez rezultatu. No, straciłam po prostu jedyną osobę, która była w stanie to docenić, no i która oddała życie za sprawę i nie wiem, jak z tym żyć po prostu. No to jest trochę tak, że kiedy umiera bliska osoba, to część naszego serca pewnie też gdzieś tam obumiera i to jest bardzo trudny czas i tu w zasadzie ja nie mam jakiejś takiej mądrej rady, bo na to nie ma mądrej rady. Ja znam taką książkę Księga Życia Martina Greya. On tam opisuje, jak dwukrotnie traci wszystkich, czyli całą rodzinę, a potem żonę i czwórkę dzieci. I bardzo, to jest piękna książka, ona odpowiada na pytanie, jak się człowiek podnosi w życiu wtedy, kiedy traci to, co jest najcenniejsze. Natomiast na pewno zawsze ten czas żałoby i takiego trudnego momentu, przez który się przechodzi, trwa, bo człowiek potrzebuje czasu, żeby tą ranę, bo rany się goją, natomiast blizny zostają, mówiąc tak metaforycznie, w związku z tym ja pani tą książkę bardzo polecam. Doświadczenie tego człowieka zebrane w proste myśli pozwala czasami skonfrontować się z własną rozpaczą, z tym, co człowiek czuje i czego nikt inny nie poczuje, w związku z tym też nie będzie pani mógł tak pomóc, bo z takimi trudnymi sytuacjami też zostajemy w zasadzie sami. No, tak, tak, bo mówię, te nagromadzone emocje, one jakby zostały ucięte, w żaden sposób nie rozładowane, po prostu finał jest, mówię, straszny. To jest taki knockout po prostu, że nie wiadomo, co ze sobą zrobić. No, ja też zawsze uważam, że ludzie, którzy, psychologowie, którzy zajmują się takimi trudnymi sytuacjami, są dobrze przygotowani. Oni często pomagali ludziom na wojnie, w różnych miejscach, ludziom z ciężkimi chorobami. Oni są przygotowani do pomocy, są specjalistami. Ja uważam, że naprawdę mogą pomóc. Także to, co mógłbym pani radzić, to... Bo to mówię, no ja już zaczęłam wręcz taki właśnie ten syndrom stresu bojowego, całe dwa lata w napięciu, to jest po prostu czekanie na coś i spadanie w dół. I po prostu, znaczy najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że myśmy spełniali po prostu wszelkie warunki, żeby to miało prawo zaistnieć, no, walczyliśmy do upadłego, straciliśmy wszystko, co mieliśmy. I to jakby no, bez rezultatu człowiekowi się nasuwają takie refleksje, że no, nie ma żadnej sprawiedliwości, nie ma nic po prostu. Człowiek musi umrzeć, żeby obnażyć jakiś, nie wiem, system, który wciąż panuje w świecie, chociaż niby świat jest wolny. To jest po prostu tak na wielu płaszczyznach życia. No, dokładnie, dlatego tak jak powiedziałem, zostanie samemu z takim problemem powoduje, że bardzo trudno sobie pomóc, ponieważ człowiek nie ma też dystansu do tego, musi to skonfrontować z kimś i to, co na pewno bym pani radził, to znalezienie tam, gdzie pani mieszka, takiej poradni, takiego miejsca, gdzie mogłaby pani dostać takie wsparcie, które w danym momencie przy takiej traumie jest niezbędne. To tej rany nie goi, ale na pewno pomaga poradzić sobie z tym najtrudniejszym momentem. Czyli z tym, którym teraz pani dokładnie jest. No tak, tak, mówię, no. Tylko, że no, u mnie to się złożyło tak, że straciłam pracę też w tym samym czasie, po prostu wszystko. Ale to znaczy, to nie było na skutek tych problemów, nie? Mówię, nawarstwił się, ja już... Ale pani Ewo, tym bardziej pani nie zamyka się tylko w czterech ścianach. Niech pani chodzi między ludzi. A być może właśnie znajdzie pani tę osobę, która panią jakoś poprowadzi albo przeprowadzi nawet na tę drugą stronę. Będzie się pani lepiej czuła, wzmocni się pani za jakiś czas, bo wszystko trzeba przeżyć po swojemu. I tutaj to nikt... No, pani jakoś nie przyspieszy tej całej sytuacji. Przytulam panią bardzo. No dobrze. Wszystkiego dobrego. Jeszcze tak na koniec może pytanie, czy w tym momencie ja powinnam się forsować i na siłę stawać na nogi, po prostu próbować tą sprawę jakoś jakby no powetować sobie, chociażby poczuć się lepiej?
My nie znamy tej sprawy i też nie wiemy, o czym pani dokładnie mówi, natomiast... Bo ja mam cały czas takie wrażenie, że po prostu to, co się stało, to poszło na marne, po prostu, no nie wiem... zginął człowiek, prawda? Żeby pójść do przodu, pewne rzeczy trzeba zamknąć i zakończyć. I czasami zadaje się takie pytanie, czy tej tragedii można było uniknąć. No odpowiedź jest taka, nie można było. Nie można było uniknąć. Jeżeli coś się w życiu wydarzyło. Ja też mam w rodzinie taki osobisty dramat, który wiele lat za mną się tam ciągnął. I w którymś momencie doszedłem do wniosku, że wszystko, co się wydarzyło, miało się wydarzyć i jest, życie jest obarczone pewną tajemnicą. Nie my nim zarządzamy w 100%, w związku z tym czasami mamy takie poczucie bólu i takiej złości, że powinno być inaczej. Natomiast niestety, jeżeli jest tak, jak jest, to znaczy, że tak miało być, bo gdyby miało być inaczej, to byłoby inaczej. Także tą przeszłość zamykając, można pójść dalej. Natomiast zamknięcie przeszłości w przypadku takich traum oczywiście nie jest takie proste. I trwa. Mówi się, że jak nie można z czegoś wyjść, to można jeszcze przez to przejść. I na pewno pani znajdzie siłę i przejdzie przez to, ale to no, na pewno czas, będzie bolało. I będzie wymagało czasu. Dlatego mówi się, że żałoba trwa około roku, ponieważ człowiek potrzebuje podobnież około roku na to, żeby sobie z takimi trudnymi sytuacjami poradzić. Tak, bo to na razie jest tydzień, ja przechodzę różne fazy, ja je obserwuję wręcz z boku, prawda? No to jest mój ból i żal i szukanie winy w sobie, w czymś na zewnątrz, po prostu... Nie, no to akurat tego pani nie powinna robić, bo na pewno pani zrobiła wszystko jak najlepiej i mogąc to, co pani mogła zrobić w związku z tym, no, na pewne rzeczy w życiu niestety nie mamy wpływu. Żyjemy w świecie, w którym mamy poczucie, że wszystkim zarządzamy i są takie momenty, w którym doświadczamy tego, że niestety nie wszystkim zarządzamy. No dobrze, dziękuję bardzo za rozmowę w takim razie. Dziękujemy. Kłaniamy się, pani Ewo. A teraz Bartek, maturzysta, a właściwie dopiero mam tę maturę za rok, ale pisze: niczego nie jestem tak pewien, co chcę w swoim przyszłym życiu robić, jak teraz. Nie jestem po 20, ale proszę mi wierzyć, że młodsi ludzie, tacy jak ja, co przed sobą mają ten najważniejszy egzamin w życiu, często zadają sobie pytanie, co chcą w życiu robić, no i jaki ten sens nadać swojemu życiu. W moim przypadku pomogli mi nauczyciele, którzy przygotowują mnie do matury. Mam szczęście znać i współpracować z nauczycielami z powołania, którzy przekazują wiedzę z pasją, usiłują nas zmusić do myślenia i szukania celu w życiu. Ze mną wiele długich rozmów z nimi i nie ukrywam, jest we mnie wielka siła, która napędza mnie do działania, do zdania matury na najwyższym poziomie i robieniu w życiu tego, co nada mojemu życiu sens. Wiem, że jestem jednym na kilkaset tysięcy osób w moim wieku, którzy mieli to szczęście. Nie ukrywam, że w Polsce panuje wielki niedobór prawdziwych nauczycieli, którzy uczą właśnie z pasją i motywują. Jedyny problem, który mnie nurtuje, to problem z bezrobociem w Polsce. Chciałbym zostać nauczycielem. Wiem, że jest to moje powołanie i że to jest to właśnie, co chcę w życiu robić. Jednak sytuacja w naszym kraju, która z roku na rok pogarsza się, uniemożliwi mi spełnienie się, przyczyni się do tego, że w dorosłości zamiast działać będę narzekać i użalać się nad sobą? Tak kończy Bartek. Panie Bartku, zanim pan skończy te studia... To się wszystko może zdarzyć. To wszystko, tak, może się odwrócić. Jeżeli pan czuje to w sercu... Ja zawsze uważałem, że należy robić swoje. I tak. Oczywiście okoliczności się zmieniają, świat się zmienia, natomiast ludzie, którzy idą tam, gdzie chcą iść, często mimo tych wszystkich okoliczności, które nie sprzyjają, oni akurat znajdują rozwiązania, które im no, dają to, co chcieli, czego szukali. Pani Marta pisze, często wybierałam, chyba słusznie. Miałam ciekawą pracę, podróże, poznałam wspaniałych ludzi. Straciłam ich, gdy zrezygnowałam z kariery na rzecz opieki nad chorym ojcem. Wybór chyba normalny, słuszny. Ale dzisiaj jego nie ma, ale ja też nie mam znajomych i nie mam pracy. Został mi tylko pies. Wybory. Słuszne. Jak ich słuszność ocenić? Kończy pani Marta. Znaczy, ja zawsze mówiłem, że moje decyzje są najlepsze, ponieważ są moje.
i ponoszę konsekwencje tych decyzji. W związku z tym myślę, że to jest właśnie odpowiedzialność, że robimy pewne rzeczy, które może się nie opłacają, ale warto je zrobić, ponieważ są w zgodzie z naszymi wartościami w danym momencie. To, co potem widać z perspektywy, już często zmienia trochę ten obraz, prawda? Bo jak podejmowała ta pani decyzję o pomocy ojcu, to była w jakiejś sytuacji życiowej i w tamtym kontekście podejmowała. Dzisiaj patrzy z perspektywy i widzi trochę więcej. Ale nie widzi tego, co będzie za 5 lat. W związku z tym... Bo to przez całe życie budujemy sobie tę strukturę naszą. Czasami mówimy, że mogłem coś innego zrobić kiedyś. No nie mogłem, bo zrobiłem tak, jak zrobiłem. A dlaczego zrobiłem? No bo wtedy to wszystko wyglądało zupełnie inaczej. Także ja myślę, że trzeba żyć dalej. No wracam do tych marzeń, do wizji, stawiać do celów i odbudować relacje, szukać pracy albo stworzyć pracę samemu, tą, którą chciałoby się wykonywać. Że w zasadzie trzeba robić każdego dnia, każdy następny krok do przodu, niezależnie od tego, co było wczoraj. Niespodzianka teraz, panie Jacku. Kolejna. Od Julii. O, to nie ostatnia, chcę powiedzieć. Julia ma 30 lat. 6 miesięcy temu pisze, miałam moment w swoim życiu, że się zatrzymałam i nie wiedziałam, co mam dalej zrobić ze swoim życiem. Niby z pozoru szczęśliwe życie, dobra praca, na którą długo czekałam. Mam partnera, dziecko. Jednak był moment, chyba ten błysk, o którym mówi pan Jacek, że coś mnie tknęło. Wtedy nie wiedziałam, co to jest. Racjonalizowałam, że była to depresja, kryzys wieku średniego, świadomość tej trzydziestki. Dziś stwierdzam, że ten właśnie błysk był mi potrzebny, mimo że nie wiedziałam, co robić. Ryczałam jak bóbr przy okazji przez tę niemoc. Mimo że nie mam wymarzonej pracy, kiedyś tak mi się wydawało, że tego potrzebowałam do szczęścia, mam świadomość, że robię to, co czuję. Jestem w zgodzie ze sobą, choć dużo jeszcze przede mną. Dzięki pani Jacku, bo pan był jednym z tych puzli, dzięki którym się składam. To miłe. Widzisz pan. Co ciągle pokazuje, że spotkanie człowieka na swojej drodze może bardzo dużo zmienić, prawda? Także jeżeli wpadamy w taki stan, że szukamy, to też chyba trzeba się skierować w stronę innych ludzi. Tu od pani Barbary zaproszenie. To jest kolejna niespodzianka dla pana. Na wykłady, jeśli pan będzie miał tę dziurę w kalendarzu chyba. Ale żeby nie było tak kolorowo. Pan Michał, jak sobie radzić ze swoimi największymi lękami? Pyta, mam na przykład strach przed niepowodzeniem, czy choćby z samotnością. Wiele osób boi się słów, nie ma pewności, że są szczere. Co robić, by uwierzyć w słowa i by uwierzyć w ich prawdziwość? Strach przed niepowodzeniem to chyba mamy trochę naturalne, też prawda? Ale jedni mają taki bardzo intensywny, a drudzy no, w miarę do opanowania. No, to się pewnie jakoś tam łączy z poczuciem własnej wartości, a ta wartość własna, to poczucie pewnie się wiąże w dużym stopniu też z dzieciństwem, prawda? Także znowu wracamy do tego, że czasami trzeba się dokopać do źródła, skąd się to wzięło, bo na pewno ten pan coś robi i na pewno ma jakieś osiągnięcia i na pewno odnosi jakieś sukcesy. Ale no, można się z tym jakoś pogodzić i zaprzyjaźnić i po prostu przyjąć, że tak mamy. A jak uwierzyć w prawdziwość słów? Nie wiem, jak uwierzyć w prawdziwość słów. Ja myślę, że najważniejsze, żeby samemu dawać prawdziwe komunikaty. Tak. Prawda? I wtedy to też jest na zasadzie, jak ja mówię, przyciągania z zewnątrz. Mówi się, co dajemy wraca, w związku z tym w którymś momencie wrócą te prawdziwe. Ono widzi pan, panie Michale, to jest świetna podpowiedź. No i jeszcze jedno chociaż. Tylko tak sobie, no chciałabym wybrać coś takiego. Może od pani Gosi. Od pani Gosi. To będzie pewnie już ostatni mail. Sięganie po kolejne wyzwania, nowe doświadczenia wymaga często zaufania innych ludzi, którzy otwierają nam lub zamykają przed nami drzwi. Jestem osobą pełną wiary w siebie, otwartą, kompetentną, mającą wyniki. Jednak zdarzyło mi się słyszeć od ludzi odmowę na dalszy rozwój ze względu na brak zaufania, współpracy.
Mam często odczucie, że życie trochę zbyt wolno się toczy, a chciałabym podejmować więcej działań, niż jest to możliwe w danym momencie. Moje pytanie jest takie, jak zdobywać zaufanie ludzi i dostawać od życia szansę na rozwój? No, dając im zaufanie. A poza tym życie toczy się tak, jak ma się toczyć i mamy takie poczucie czasami, że rzeczy nie idą tak, jak miałyby iść, zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Ja uważam, że to jest bardzo ważna taka akceptacja, że pewne rzeczy dzieją się we właściwym czasie. Na innych piętrach jest to rozgrywane. Ja sobie czasami tak dodaję. Nie wiem, czy jest to prawda. Jeżeli jeszcze tego puzzla czasami nie znaleźliśmy właściwego, to znaczy, że czegoś nie wiemy i musimy tego poszukać, prawda? Natomiast jeśli chodzi o zaufanie, no to zaczynamy od zaufania do siebie, od tego, że budujemy je w sobie, a potem zaczynamy je znajdować w innych. Jeżeli w sobie nie znajdziemy, to też innym nie zaufamy. To jest mocno ze sobą połączone. To cały czas będzie i my będziemy kolosem na glinianych nogach i to, co stworzymy, też będzie takie... No bo ten świat zewnętrzny, który widzimy, jest odzwierciedleniem naszego świata wewnętrznego. Czy to, czego się boimy na zewnątrz, w dużym stopniu wiąże się z tym, co się dzieje w nas w środku i czego się w środku boimy. Odwaga, zaufanie do siebie, no i cierpliwość, i refleksja, no i wyjście, a przedtem wyjście ze strefy komfortu. I jak będziemy zwracali uwagę też na język, jakim się posługujemy, jak będziemy troszkę inaczej rozgrywać to... Jeszcze nadzieję. A jeszcze nadzieja to oczywiście. Bo to ziarna nadziei, tak. Jak się ładnie mówi, ziarna nadziei posiane, zasadzone w sercu, rodzą czasami wielkie marzenia, na które ludzie latami czekają i te marzenia trzymają ich przy życiu wtedy, kiedy wydaje się, że już naprawdę jest ciężko. Ale święty Augustyn powiedział, dopóki walczysz, zwyciężasz. No piękne zakończenie. No to ja już nie mam nic w tej sprawie do powiedzenia, proszę tego, pana. Tego wszystkim życzę. Dziękuję pani Jacku. Jacek Walkiewicz, psycholog, gościł w Trójce.